Zdarzenie jest o tyle niezwykłe, że chcemy zaktywizować Chorzowian do pewnego działania, do pewnej aktywności i zauważenia, że obok nas są ludzie, którzy są w potrzebie. Potrzeba niewielkich oczekiwań, bo koc, bo może pasta, środki czystości do zębów. Jest to niewielki gest, a wielki sercem. I stąd też wzięła się inicjatywa, żeby obudować to w formę wydarzenia, wydarzenia kultury. No a że Stowarzyszenie Freeland robi przez to językiem muzyki, językiem tańca, językiem teatru, funkcjonuje, postanowiliśmy obudować całą tą historię właśnie w taki przekaz kultury. Zaprosiliśmy Chorzowian, zaprosiliśmy przyjaciół, którzy są wokół nas, również spoza miasta Chorzów. No i chcemy ubogacić ten świąteczny okres, który w tej chwili jakby bardzo blisko nas już jest. Dlatego też chyba w oczekiwaniu na jest ten tytuł, który jest taki znakomity chyba, jak najbardziej dopasowany do tego tutaj okresu. Chcemy po prostu spowodować, żeby każdy zastanowił się nad tym, ile mogę zrobić dla innych. Przychodząc tutaj, już pokazujesz, że chcesz uczestniczyć w czymś fajnym. I taki chyba nasz jest przekaz, prosty, a jednocześnie głęboki. Na zaproszenie miasta Chorzów zdecydowaliśmy się przyjechać, żeby wspomóc akcję charytatywną. Ponieważ pochodzimy również z biednych rodzin, gdzie musieliśmy też startować w Niemczech od początku, żeby cokolwiek się dorobić, cokolwiek uzyskać, żeby jakoś polepszyć sobie egzystencję. Również trzech członków z naszego zespołu pochodzi z Chorzowa. To są rodowici chorzowianie, którzy tu się wychowali, którzy pokończyli szkoły w Chorzowie. Po szkołach wyemigrowali do Niemiec, do miasta Iserlohn, gdzie do dzisiaj wszyscy wspólnie mieszkamy. Nastawiliśmy się na wspólne śpiewanie, na wspólne występy z dziewczynami z grupy Freeland. Także chcemy zaprezentować Państwu covery znanych polskich zespołów, takich jak Dżem, jak Universe. Także myślę, że będzie wspólna zabawa, wspólne śpiewy, że będzie fajnie, że spędzimy miło razem wspólnie czas. Koncert tutaj w Starochorzowskim Centrum Kultury to wspaniała rzecz, że przede wszystkim, że ktoś pamięta o tych bezdomnych. Ci ludzie w większości czują się zagubieni i czekają na jakikolwiek gest, nawet podanie ręki, dla nich to jest po prostu coś wspaniałego. Ta dzisiejsza zbiórka zostanie przeznaczona w całości na schronisko w Chorzowie, czyli zarówno odzież zostanie przekazana, czy środki czystości, to wszystko zostanie przekazane mieszkańcom schroniska w Chorzowie przy ulicy Katowickiej 190. Najtrudniejszy okres się zaczyna dla bezdomnych, to znaczy zarówno zbiórka kocy, pościeli, odzieży ciepłej, czy środków czystości. Bardzo chętnie przyjmujemy i z góry po prostu dziękujemy.